Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Coraz szersze kręgi zatacza sprawa szkoleń dla ratowników medycznych organizowanych przez krakowską spółkę. Ale nie tylko właściciele firmy i fikcyjnie szkoleni ratownicy mają problem, bowiem krakowska spółka bez trudu uzyskiwała na przykład faktury od podmiotów posiadających sale do wynajęcia i firm cateringowych, choć usługi te faktycznie w projekcie realizowanym przez nią nie były świadczone. Jak nam wyjaśnił prokurator Murawko, śledczy są w posiadaniu licznych dowodów na to, że szkolenia były fikcją. Wzywani do składu badania zeznań, rzekomi ich uczestnicy opowiadają śledczym, że przedstawiciele krakowskiej spółki przyjeżdżali do miejsc pracy ratowników i tam zbierali ich podpisy potwierdzające obecność na wykładach, których nie było. Mówią w zeznaniach, że zapraszano ich w miejsca wynajęte na krótki czas, wyłącznie celem złożenia podpisów potwierdzających nieprawdę i po odbiór certyfikatów, których tak naprawdę nigdy nie uzyskali. Ratownicy na mocy ustawy o ratownictwie medycznym zobligowani są do stałego podnoszenia kwalifikacji, mówi Józef Murawko. Muszą na przykład zdobywać punkty za szkolenia, a tutaj punkty zdobywali bez szkoleń. Wyłoniona do prowadzenia szkoleń finansowanych ze środków unijnych firma z Krakowa skwapliwie kompletowała dokumenty potwierdzające zarówno wydatki, jak i przeprowadzenie szkoleń. Pieniądze wypłacano, bo właściciele krakowskiej firmy przedkładali je w rozliczeniach z Ministerstwem Zdrowia. Potem inkasowali pieniądze, po czym przelewali je na prywatne konta. Na dzisiaj mówimy o wypłaconej przez ministerstwo kwocie 927 tysięcy złotych, informuje prokurator prowadzący sprawę. Trudna jest do przewidzenia na tę chwilę ostateczna liczba osób objętych oskarżeniem w tej sprawie i wszystkie kwalifikacje popełnionych czynów. Jednak mam pewność, że jednych i drugich będzie bardzo dużo, mówi. Wygląda na to, że zarzuty usłyszą również osoby wystawiające faktury za usługi, które nigdy nie były wykonane. Jak przewiduje prokurator Murawko, wyjaśnianie okoliczności może potrwać jeszcze nawet około roku. I dodaje, to na czym polegała przestępcza działalność jest już w pełni jasne. Natomiast do ustalenia pozostaje ilość i personalia osób biorących udział w przestępczym procederze oraz ustalenie pełnej listy zarzutów. Za te, które już są postawione, grozi do 5, a w niektórych przypadkach nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a sprawa może dotyczyć nawet 900 osób.